Boże, już się przestraszyłem, że was tu już nie ma. Siema, miłego wieczoru życzymy. Pozdrowienia od całej ekipy z bitaszybka.pl. Ostatnio coś przerywało, ale zapewne to dlatego, że jest to beta systemu iOS 12. Testujemy betę iOS 12 od 2 godzin i musimy przyznać, że jest bardzo stabilna. Jeżeli macie ochotę przetestować na własną odpowiedzialność najnowszą betę iOS 12, a nie wiecie, jak ją zainstalować, zapraszamy do naszych salonów. Jeżeli zdecydujecie się zainstalować iOS 12, pamiętajcie, aby wykonać pełną kopię zapasową w aplikacji iTunes. Nie na iCloudzie, a w aplikacji iTunes. Zbyt dużo czasu spędzasz na telefonie. Czas przed ekranem to funkcja, dzięki której włączysz dzienny limit korzystania z danej aplikacji lub strony www. Uważajcie na waszych rodziców. Mogą ustawić limity na korzystanie z aplikacji lub strony www w waszym iPhone'ie. Oczywiście możecie wyłączyć limit, ale dopiero po wpisaniu specjalnego kodu. Kolejną nowością jest funkcja Live Listen. Stworzona pierwotnie dla osób, które mają problemy ze słuchem, może być wykorzystywana do podsłuchiwania sąsiadów bądź wsłuchania się w rytm naszego serca. Wykorzystując najnowszą funkcję Memoji dostępną w iOS 12, chcielibyśmy Was serdecznie zaprosić do naszego nowego punktu w Gdańsku, Podwale Staromiejskie 94.